Kolejna odsłona procesu przeciwko grupie przestępczej pseudokibiców ruchu Chorzów. Dziś w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie jednego z członków zarządu Psychofans Macieja M., pseudonim Maślak. W punkcie pierwszym wyroku. Na mocy artykułu 414 paragraf 1 KPK w związku z artykułem 17 paragraf 1 punkt 4 KPK umarza postępowanie przeciwko oskarżonemu Maciejowi. I tak w przypadku wszystkich trzech zarzutów, czyli zlecenia zabójstwa prokuratora, próby wprowadzenia treści pedofilskich do jego komputera czy pomyśle spalenia akt sprawy związanej z grupą Psychofans. Przestępstwa te miały zostać zlecone jednemu ze świadków koronnych. Zebranych w sprawie dowodów wynikało, że oskarżony dobrowolnie odstąpił od usiłowania realizacji czynów zabronionych. Innego zdania jest prokurator oskarżający w sprawie Maślaka, któremu zależy na ukaraniu oskarżonego już za sam pomysł, jakim było pozbycie się niewygodnego dla niego prokuratora. Ja bardzo długo się nad tym problemem zastanawiałem na etapie konstruowania zarzutów i aktu oskarżenia i doszedłem do innych wniosków niż sąd. No, nie będę może wyprzedzał faktów, na pewno wniesiemy o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, no i z dużym prawdopodobieństwem wywiedziona zostanie kolejna apelacja. Kolejna, bo już za pierwszym razem sąd umorzył oskarżonemu powyższe zarzuty w podobny sposób, uzasadniając wyrok.